się nazywam Monika Wesela, przyjeżdżam z Tomaszowa Mazowieckiego i opowiem Wam dzisiaj, jak spotkałam Chrystusa. Ja pochodzę z takiej normalnej, polskiej rodziny, katolickiej. I przez całe życie gdzieś tam wiedziałam, że jest Bóg. Ja wierzyłam w Boga, ale wiecie, ta moja wiara była taka dziwna, bo chodziłam do kościoła, ponieważ musiałam. Pamiętam taki śmieszny epizod, że tata sprawdził, jak wracaliśmy z kościoła, czy byliśmy tam rzeczywiście, odpytywał nas z kazania i my z bratem zostawaliśmy na tym kazaniu, a później szliśmy na lody i któregoś razu nas tata na tych lodach przyłapał. Także no, było to od początku takie wymuszone. Ale ja w miarę jak byłam o komunii oczywiście i tam te wszystkie rzeczy, które były potrzebne do dopełnienia, były dopełnione, ubierzmowania. Tylko ja jak wzrastałam, wiecie, to we mnie, ja od małego miałam taką bardzo dużą wrażliwość na otaczający mnie świat. I bardzo poruszały mnie drzewa, kwiaty, krzewy, niebo, słońce i miałam w sobie taką ogromną tęsknotę. Ja ciągle nie wiedziałam, do czego ja tęsknię. Lubiłam chodzić po górach, taka w ogóle romantyczka. A jednocześnie, ponieważ gdzieś czułam się odstawiona na boczne tory, to rosła we mnie też taki odrzucenie, po prostu odrzucenie. Z jednej strony tęskniłam do czegoś, co wiedziałam, że jest dobre, z drugiej strony strasznie gdzieś tam cierpiałam i doszłam do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie, jak teraz wszystkie sprawy wezmę w swoje ręce, będę bardzo samodzielna, nie będę na nikogo musiała liczyć i tak sobie żyłam. I wiecie, w tym odrzuceniu i w tym przekonaniu, że muszę wszystko robić sama, że znikąd nie znajdę pomocy. Przyszedł taki okres czasu, gdzie poznałam mojego męża i wyszłam za mąż. Chociaż powiem Wam, że jak wychodziłam za mąż, to w ogóle ja tego nie rozumiałam, ja to dzisiaj dopiero zrozumiałam, ale ja tym małżeństwem się chciałam wyleczyć. Doprowadziło to do tego, że uzależniałam się bardzo od mojego męża. Uzależniałam się bardzo psychicznie. Wiem teraz, że to są w ogóle duszewne powiązania. Wtedy nie wiedziałam. Mój mąż pił, najpierw pił mało, później pił więcej, ale nigdy nie przyznawał ani przede mną, ani przed nikim, że jest alkoholikiem. Był tak zwanym weekendowym alkoholikiem, czyli pił piątek, sobota, niedziela, a w tygodniu robił różne interesy, głównie szemrane interesy. No i ja, ponieważ brałam wszystko na siebie, każdy ciężar, to jeszcze jak wyszłam za mąż, to w tej chorej relacji okazało się, że muszę przejąć też wszystkie obowiązki męskie w domu, damskie i w ogóle wszystkie, jakie były. I tak sobie szłam, słuchajcie, ten ciężar był coraz większy, to wszystko było coraz gorsze. A ta tęsknota, którą miałam w sobie, ona z roku na rok była większa. Ja nie umiałam tego w ogóle, nie wiedziałam, co jest. Ja myślałam, że będę z tą tęsknotą żyła do końca życia. I przez różne decyzje mojego męża zaczęliśmy mieć problemy finansowe i to moje odrzucenie przerodziło się w depresję. I to w taką depresję, która najpierw była bardzo utajona, ponieważ ja cały czas pracowałam. Jakbyście zapytali kogoś znajomego z mojego życia, z tamtego czasu, to by powiedzieli, że o, Monika to jest w ogóle poukładana, ona ma w ogóle wszystko na swoim miejscu, szczęśliwe życie. Ja byłam też adwokatem swojego męża, słuchajcie, usprawiedliwiałam go przed każdym, przed sobą najpierw, a później przed wszystkimi, też przed moją córką.
i to się coraz bardziej pogłębiało. Ja znalazłam się w takim miejscu, że wstawałam rano i wychodziłam tylko z domu dlatego, że miałam ogromne poczucie obowiązku, że muszę iść do pracy, żeby w jakiś sposób utrzymać już w pewnym momencie cały dom. No i to wszystko tak się nawarstwiło, że w pewnej chwili po prostu tak mi się świat zaczął walić na głowę, że nie wiedziałam, co mam zrobić. I Ola, moja córka, znalazła się w takiej społeczności, która w Tomaszowie jest, protestancką, oni się nazywają społecznością, nieważne. W każdym razie chodziła tam do kościoła. I ja zaczęłam się zastanawiać, bo ona wychodziła z domu o 9, wracała o 14. Mówię, nie no, po prostu, co można robić w kościele przez tyle czasu. A ponieważ w naszym mieście mówili, że to jest sekta, to mówię, pójdę, zobaczę. Wiem też, że ona w tym czasie, kiedy chodziła, to modliła się o mnie i modliła się przez 4 miesiące. I ja poszłam raz w tamto miejsce, usłyszałam kazanie. Wydawało mi się, że w ogóle Bóg zstąpił na mnie i po prostu mówi do mnie wszystkie rzeczy, które mnie bolą, że po prostu dzieje się coś nienormalnego, bo ten facet, który tam mówi, ten pastor, to on mówi o moim życiu, o moim złamaniu, załamaniu, o tym, że jest na to lekarstwo. I wiecie, ja byłam taka twarda, że na początku, jak chodziłam do tego kościoła, to w ogóle, no dobra, no pójdę. Ale ja już po pierwszym nabożeństwie wiedziałam, że to jest, że w ogóle znalazłam jakieś miejsce, znalazłam coś nowego w życiu. I tą depresję, którą leczyłam, ja leczyłam farmakologicznie. I w międzyczasie odstawiłam te leki, ale to nie miało jeszcze nic wspólnego z Panem Bogiem. Słuchajcie, ja byłam taka twarda, że ja nawet palenie rzuciłam sama z siebie, bo się uparłam i zatwardziłam i powiedziałam, że nie będę paliła, paliłam 20 lat. I to samo zrobiłam z tymi lekami na depresję. Zaczęłam je odstawiać, a jednocześnie zaczęłam chodzić do kościoła. I te kazania coraz bardziej mnie dotykały i chyba minęło tam z miesiąc czasu i mówię, zobaczę, co jest w tym Piśmie Świętym. No i zaczęłam czytać Pismo Święte, ale już wiedziałam, że Bóg jest, że On jest jedynym lekarstwem. Zaczęłam rozumieć, że nie mogę iść przez świat trzymając wszystkiego w rękach swoich, bo za chwilę rodzice zaczną mnie odwiedzać na cmentarzu. Oczywiście to wszystko było okupione tam, to moje życie, to były awantury różne ze względu na to, że mój mąż pił, że były te problemy finansowe. Też problemy z wychowaniem dziecka, no ale znalazłam się w tym kościele i doszłam do wniosku, że chyba chcę spróbować czegoś innego, chyba chcę spróbować Boga. I jak już zaczęłam czytać Pismo Święte, to Bóg zaczął mnie przekonywać o tym, że jestem grzeszną osobą. Bo ja myślałam, że jak ja tak sobie idę w tym ciężkim życiu, jak to wszystko niosę na sobie, to ja w ogóle już cierpię tutaj, tak, swój krzyż niosę. W ogóle miałam powafraną teologię jeszcze później przez jakiś czas, że Bóg nas uczy chorobami. Spokutowałam z tego i nigdy więcej nie chcę, żeby w ogóle w mojej obecności też, żeby takie rzeczy były mówione. W każdym razie pomyślałam sobie, że ja wyznam Jezusa przed ludźmi, tylko miałam problem z tym, jak ja nagram świadectwo, bo u nas była taki zwyczaj, że trzeba było nagrać świadectwo i dopiero można było być ochrzczonym. No a ponieważ ja byłam pozamykana w sobie, to odrzucenie tak we mnie pracowało, że ja nikogo do swojego życia też nie dopuszczałam, to mówię, no co ja w ogóle powiem tam na tym świadectwie. No ale jakoś w ciągu chyba 2 miesięcy troszkę odpuściłam tego wszystkiego, co trzymałam w rękach, nagrałam to świadectwo, zostałam ochrzczona, na chrzest czekałam w ogóle od momentu, kiedy
stwierdziłam, że jest Bóg, że chcę spróbować czegoś innego, czekałam kilka miesięcy. Ale wiecie co, nie to jest ważne. Ważne jest to, że jak ja jesienią powiedziałam, że jest Bóg i ja się chcę ochrzcić i chcę zmiany, to w moim życiu rzeczywiście zaczęły się zmiany. To nie było tak, że to była taka petarda, że nagle wszystko zaczęło być inne. Natomiast ja zaczęłam się powoli otwierać na ludzi. Powoli gdzieś zaczęłam wbrew sobie tak naprawdę przepracowywać rzeczy i dużo się modliłam od początku, tak miałam, ja tu kiedyś już to mówiłam. I Bóg mi pokazywał, że dopóki nie oddam swojego życia Jemu, tych wszystkich błędów, dopóki nie zrozumiem, że to, co do tej pory było, to jest jednym wielkim błędem, to ja nigdzie dalej nie pójdę. I zostałam ochrzczona w tym miejscu, w którym byłam wcześniej jeszcze, już będąc w kościele, odważyłam się podjąć decyzję, żeby się rozwieść z mężem. Bo to też jest taka historia, że ja miałam z nim bardzo silne związanie duszewne i ja się modliłam, w ogóle, wiecie, głupota ludzka nie zna granic, ja się modliłam tak, Panie Boże, zabierz mi tą miłość do niego, ponieważ to było związanie duszewne, to ja go cały czas kochałam. I dobrze, że Pan Bóg jest mądry i w ogóle cierpliwy. Stało się tak. Ja nie miałam odpowiedzi do, powiem wam, do wczorajszego dnia, bo tak sobie myślałam, chciałabym powiedzieć o tej zależności duszewnej z moim mężem, ale mówię, jak to było, Boże, który ty jesteś miłością i ty mi zabrałeś miłość do mojego męża. Co to jest? I wczoraj Bóg mi odpowiedział na pytanie. Ja nie zabrałem ci miłości do twojego męża, ja zerwałem twoje połączenie duszewne. Więc ja 5 lat, słuchajcie, chodziłam, pytałam Pana Boga, no ale wczoraj zadałam pytanie i mi odpowiedział. I jak odważyłam się na ten krok, żeby zdecydować się o rozwodzie, to później rzeczy zaczęły się bardzo szybko dziać. Ja jakiś czas jeszcze po rozwodzie mieszkałam z moim mężem, ja na górze, on na dole w domu. Później przeprowadziłam się do jednego mieszkania, do drugiego. Znowu tak przeprowadzałam się kilka razy i w tym samym czasie Pan Bóg zaczął działać i rozjaśniać mi różne rzeczy. I między innymi ja miałam straszne problemy z kręgosłupem. No jedynie operacja tam mogła mnie uratować, jak miałam ataki bólu, to nie mogłam się przekręcić z boku na bok. Ja nawet jak leżałam na znak, to nie mogłam się przekręcić na bok, żeby wstać z łóżka. I tam chodziłam do neurologa, no bo mówię, miałam teologię taką, nawet do córki mówiłam, że Bóg mnie teraz uczy. Przepraszam, to nieprawda. I pojechałam na takie spotkanie uzdrowieńcze do Łodzi i tam zostałam, słuchajcie, momentalnie uzdrowiona. 2 razy się o mnie modlono, momentalnie odeszły mi wszystkie bóle. Jak pojechałam, to nie mogłam wysiąść z samochodu, a jak wracałam stamtąd, to w ogóle było niesamowite po tym uzdrowieniu i we mnie wiara po prostu skoczyła, nie wiem o ile. Byłam w stanie w ogóle góry przenosić. Ja jeszcze wam powiem, że jak się nawróciłam, to po taką radość miałam w sobie, że zaczęłam wszystkim opowiadać, że jest Jezus. Oczywiście ja nie robiłam tego w miłości, bo nie było we mnie miłości. Ja kiedyś nie miałam miłości do ludzi z tego odrzucenia. Po prostu myślałam, że wszyscy przychodzą, każdy chce mnie zaatakować, obgadać, nie wiem co jeszcze zrobić. Więc to odrzucenie szło tak wielotorowo, że leczenie tego też długo trwało. Ja jeszcze sobie tam jakieś rzeczy z Duchem Świętym rozwalam, on mnie bierze w podróże różne. 20 lat temu, 30 lat temu mówię, ja takie rzeczy były, ale wszystko po kolei leczę. I z tą radością chodziłam też i opowiadałam o Jezusie Chrystusie, a jak zostałam uzdrowiona, słuchajcie, to ja bez przerwy latałam, ręce w górze na ulicy, Jezus mnie uzdrowił, Jezus uzdrawia, słuchajcie. Ludzie patrzyli na mnie w ogóle jak na wariata i mnie tak już zostało, słuchajcie. Od tego uzdrowienia przyjęłam taką postawę wdzięczności za wszystko
I widzę, że ta postawa wdzięczności, ja rano wstaję w ogóle i dziękuję, ja w ogóle do mistrzostwa doszłam, bo tak, są chmury, o dziękuję Ci Panie, są chmury, nie będzie słońca dzisiaj za dużo, gorąco nie będzie, super, cudownie, dziękuję Ci. Za godzinę słońce wyjdzie, Panie, dziękuję Ci, jest słońce, będzie wesoło w ogóle. I ja dziękuję za każdą rzecz, słuchajcie, dziękuję za dom, za łóżko, za nogi, za ręce, za oczy, bo mogę czytać Słowo Boże, za uszy, bo mogę słuchać Bożego Słowa. I Bóg przy tej mojej wdzięczności przychodzi do mnie. I moje życie, które było kiedyś, wiecie, jak ja teraz tak myślę sobie, to jednym zdaniem, jakbym miała określić swoje życie, to do momentu nawrócenia, ja zawsze mówiłam, że wszystko, co mam, mam dzięki sobie. A od momentu, kiedy poznałam Chrystusa, wszystko, co mam, mam dzięki Chrystusowi, słuchajcie. I nie chcę innego życia. I życzę każdemu, żeby poznał Chrystusa z tych, którzy nie poznali. I tych, którzy mnie słuchają teraz w internecie, żeby te słowa do was docierały, bo nie ma innej prawdy i nie ma niczego innego stałego w naszym życiu, tylko Bóg. Amen.